Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik poświęcony ciągom. Dokładnie dzisiaj omówię ciąg geometryczny. Mam nadzieję, że tak w pigułce określę, co to jest ciąg geometryczny. Wzór na n to wyraz w ciągu geometrycznym i suma n początkowych wyrazów w ciągu geometrycznym. Wcześniej opowiadałem o ciągu arytmetycznym. W takim ciągu każdy wyraz oprócz pierwszego powstawał przez dodanie tej samej liczby do poprzedniego wyrazu. A w geometrycznym każdy wyraz będzie powstawał oprócz pierwszego wyrazu przez pomnożenie poprzedniego wyrazu przez tę samą liczbę. Czyli w arytmetycznym dodawaliśmy liczbę i to była ta różnica, a w geometrycznym będziemy mnożyć przez liczbę i to będzie się nazywało iloraz. Dajmy jakieś przykładziki taki. Ciąg zapiszmy 2. 6, 18 i tak dalej. Jak podzielę 6 przez 2, to jest 3. 18 przez 6 to jest 3. Kolejny wyraz jaki byłby? 2 mnożę przez 3 to jest 6. 6 mnożę przez 3 to jest 18. Więc kolejny pomnożyłbym przez 3, to byłoby 30, czyli 54. No i tak dalej. I taki ciąg jest ciągiem geometrycznym i pierwszy jego wyraz A1 to jest 2, a iloraz, oznaczamy go przez Q, to jest 3. Czyli dowolny przez poprzedni to jest to Q, dowolny przez poprzedni to jest to Q. Albo dajmy inny przykładzik, 1 minus 3, 9 minus 27 i tak dalej. Minus 3 dzielimy przez 1 to jest minus 3. 9 przez minus 3 to jest minus 3. Minus 27 przez 9 to jest minus 3. Albo inaczej, 1 mnożę przez minus 3 to jest minus 3. 3 przez minus 3 to jest 9. Minus 3 przez minus 3 to jest 9. 9 razy minus 3 to jest minus 27. Czyli mnożąc kolejny wyraz przez minus 3, minus 3, minus 3 otrzymuję kolejne wyrazy w takim ciągu. No i to jest ciąg geometryczny. Tutaj pierwszy wyraz to jest 1, a iloraz tego ciągu, czyli Q, to jest minus 3. Inny przykładzik dajmy. 4, 0, 0, 0 i tak dalej. Teraz 4 pomnożę przez 0, to jest 0. 0 przez 0 to jest 0. 0 przez 0 to jest 0. Tutaj nie będę już dzielił, bo tutaj się pojawiają zera. Tych w pierwszych dwóch ciągach żaden wyraz nie jest równy 0. Natomiast jeśli pierwszy wyraz jest różny od 0, a potem są same zera, no to pierwszy wyraz w tym ciągu to jest 4, a iloraz Q to jest 0. W ciągu geometrycznym żaden, znaczy nie żaden, tylko pierwszy wyraz nigdy nie może być równy 0. Jeśli się pojawiają zera, to już są same zera i wtedy iloraz to jest 0, a ta pierwsza liczba różna od 0 to jest pierwszy wyraz. I pod taki ciąg, gdybym napisał 0, 0, 0, 0 i tak dalej, to już nie jest ciąg geometryczny, bo tą pierwszą liczbę 0, ten pierwszy wyraz mogę mnożyć przez cokolwiek. I tak wyjdzie 0, 0, 0. Dam przez 5, 0, przez 6, 0. To nie jest w ogóle ciąg geometryczny. Pierwszy wyraz nigdy nie może być zerem. Mam nadzieję, że już rozumiecie, co to jest ciąg geometryczny. I ten przypadek, jeśli są zera, to jest osobny zupełnie przypadek. A jeśli założymy, że nie założymy, tylko wprowadzę definicję tylko dla ciągu, gdzie żaden element nie jest zerem, no to ciąg AN będzie ciągiem geometrycznym, jakiś tam nieskończony ciąg. Jeśli dla każdego N naturalnego dodatniego dowolny wyraz AN plus 1 podzielone przez poprzedni, czyli AN, stale wynosi tyle samo. To jest jakaś liczba i oznaczamy to przez Q. I taka byłaby definicja ciągu geometrycznego o ilorazie Q. Tylko tutaj odrzucamy ciągi, gdzie jest 0, 0, 0, 0. To są szczególne przypadki. Dobrze. No i sprawdźmy na przykład, czy taki ciąg podany wyrazem ogólnym AN to jest 5 razy 2 do
3m minus 1. Czyli taki ciąg jest ciągiem geometrycznym. No to sprawdzimy, czy taki iloraz an plus 1 przez an będzie równy jakiejś konkretnej liczbie. Jeśli tak, to będzie geometryczny. Jeśli ten iloraz cały czas będzie zależał od n, no to on się będzie zmieniał. Czyli nie jest to ciąg geometryczny. Więc wpisujemy an plus 1 przez an. To się równa. Za n dałem n plus 1, tutaj też dam n plus 1. Czyli będzie 5 razy 2 do potęgi 3 i za n daje n plus 1 i minus 1. I an, no to przepisuję wzór, 5 razy 2 do potęgi 3 n minus 1. Się równa. Piątki się tutaj już skrócą. W liczniku będzie 2 do potęgi 3n i 3 minus 1, czyli plus 2. A tu zostanie 2 do potęgi 3n minus 1. Dzielę potęgi o tych samych podstawach. Podstawę przepisujemy, a wykładniki się odejmuje. Czyli 3n dodać 2, odjąć 3n minus 1, czyli odjąć 3n i minus minus, czyli plus 1. N-ki się redukują, zostaje 2 plus 1, czyli 3. 2 do trzeciej to jest 8. No to to jest stała liczba i to jest właśnie to Q. W takim razie ciąg podany takim wyrazem ogólnym jest ciągiem geometrycznym o ilorazie 8. Moglibyśmy sprawdzić, policzyć wyraz pierwszy, drugi, trzeci, podzielić drugi przez pierwszy, na pewno wyjdzie 8. Trzeci przez drugi, na pewno wyjdzie 8. Dobrze, no to inny przykładzik. Ciąg będzie podany wzorem ogólnym. 3 do potęgi m przez m dodać 2. Jeśli podejrzewam, że ten ciąg jest geometryczny, no to wprowadzam taki iloraz i doprowadzam go do takiej postaci, że aż to n zniknie. A jeśli podejrzewam, że on nie jest geometryczny, no to szkoda czasu na takie zawiłe rachunki. Wystarczy policzyć pierwsze trzy wyrazy. I tak tu właśnie zrobię. Wyraz pierwszy, wyraz drugi i wyraz trzeci. Jeśli drugi podzielone przez pierwszy nie będzie tyle samo równy, co trzeci podzielone przez drugi, no to na pewno nie będzie już to ciąg geometryczny. Dobrze, wyraz pierwszy. 3 do pierwszej to jest 3 i 1 plus 2 to jest 3, czyli to jest 1. Wyraz drugi. 3 do drugiej to jest 9 i 2 plus 2 to jest 4. I wyraz trzeci. 3 do trzeciej to jest 27 i 3 plus 2 to jest 5. No i teraz gdybym podzielił drugi wyraz przez pierwszy wyraz, to jest 9 czwartych przez 1, czyli 9 czwartych. Natomiast wyraz trzeci przez wyraz drugi to jest 27 piątych. Podzielone przez 9 czwartych, czyli razy 4 dziewiąte. Dziewiątkę sobie skrócę, to tu zostanie 5, a tutaj 3, czyli 12 piątych. No i wspólny mianownik tu jest 20 i tu jest 20. To mnożę przez 4 to jest 48. To mnożę przez 5, 5 razy 9 to jest 45. Czyli drugi przez pierwszy to jest 45 dwudziestych. A trzeci przez drugi to jest 48 dwudziestych. Więc nie jest stały iloraz. Ten ciąg na pewno nie jest ciągiem geometrycznym. Dobrze. Kolejna rzecz. Gdyby ciąg był skończony, miał kilka wyrazów. Dla ustalenia uwagi, niech to będzie ciąg trzywyrazowy. A, B, C. O wyrazach różnych od zera. Takim ciągiem tutaj się nie zajmuję. Jak są same zera, to jest ten trywialny przypadek. Gdyby ten ciąg był geometryczny, no to z tego wynika, że dowolny wyraz, czyli tutaj drugi przez pierwszy, B przez A,
ma się równać trzeci przez drugi, czyli C przez B. I taki warunek zachodzi. Gdybym teraz jeszcze wymnożył B razy B równa się AC, to B kwadrat jest równe A razy C. Więc jeśli założę jeszcze, że te wyrazy ciągu są dodatnie, no to mogę wtedy spierwiastkować i wyjdzie, że B to jest pierwiastek z AC. Czyli B to jest pierwiastek z AC, czyli ta liczba B to jest średnia geometryczna dwóch sąsiednich wyrazów. Tak jak w ciągu arytmetycznym dowolny wyraz to była średnia arytmetyczna dwóch sąsiednich wyrazów, a w ciągu geometrycznym dowolny wyraz to jest średnia geometryczna tych sąsiednich wyrazów. Najważniejsze jest, że B przez A równa się C przez B. To jest najważniejszy zapis, no a z tego wynikają jeszcze te kolejne. No i takie zadanko na zastosowanie takiego wzorku. Mamy pytanko, na jakich wartości x taki ciąg, pierwiastek z 13 plus 2, x i pierwiastek z 13 minus 2 jest ciągiem geometrycznym. Na jakich wartości x taki trzywyrazowy ciąg jest ciągiem geometrycznym? No to zgodnie z tym zapisem, gdyby był geometryczny, no to x przez pierwiastek z 13 plus 2 musi być równe, ten trzeci wyraz, czyli pierwiastek z 13 minus 2 przez drugi, czyli przez x. No i mnożymy x razy x, czyli x kwadrat to się równa pierwiastek z 13 minus 2 razy pierwiastek z 13 dodać 2. X razy x równa się pierwiastek z 13 minus 2 razy pierwiastek z 13 dodać 2. Tu mamy wzór skróconego mnożenia a minus b razy a plus b, czyli a kwadrat to jest 13 minus b kwadrat, 2 do kwadratu, czyli 4. Czyli x kwadrat to jest 9. W takim razie x równa się 3 lub x równa się minus 3. Jak za x stawimy trójkę, to taki ciąg trzywyrazowy będzie geometryczny albo minus trójkę. Dobra, kolejna rzecz przy ciągu geometrycznym. Tak jak przy arytmetycznym był wzór na n-ty wyraz, na dowolny wyraz w ciągu arytmetycznym, tak samo będzie, tak samo jest w ciągu geometrycznym. N-ty wyraz w ciągu geometrycznym wliczamy ze wzorku A1 razy Q do N minus pierwszej. Taki mamy wzorek. A N to jest A1, czyli wyraz pierwszy, razy iloraz, czyli Q do N minus pierwszej. Czyli na przykład wyraz piąty, gdybym chciał policzyć, zgodnie z tym wzorem, za n dajemy 5, czyli tutaj też jest 5, 5 minus 1 to jest 4, czyli to jest wyraz pierwszy razy q do potęgi czwartej. Ale mogę też napisać a 5, to jest na przykład wyraz trzeci, jak pomnożę przez q, to będzie wyraz czwarty i jeszcze przez q, to będzie już wyraz piąty. Czyli mogę też pomnożyć na przykład trzeci przez q do kwadratu. Albo jeszcze inaczej, wyraz piąty to się równa wyraz pierwszy razy q do czwartej, tak jak było tutaj, ale zamiast q mogę wpisać na przykład, dajmy na to wyraz siódmy przez poprzedni, czyli wyraz szósty. To też jest q. No i to do czwarte. To w zależności od treści zadania różne myki się robi, natomiast taki wzór jest podstawowy. Oj, muszę chyba ten wkład zmienić, bo coraz bardziej szary jest. Już po zmianie wkładu, bo coś za bardzo szary jestem. Pisak. Dobrze, no to wykorzystajmy taki wzorek do zadania. W ciągu geometrycznym różnica wyrazu piątego a 5
minus a 3 to jest 1680, a suma wyrazu trzeciego i czwartego to jest 560. Mamy wyznaczyć ten ciąg. Wyznaczyć ciąg geometryczny, to znaczy podać a1 i q, czyli wyraz pierwszy i iloraz. Tak jak w arytmetycznym, wyznaczyć ciąg arytmetyczny to było podać a1 i r, czyli pierwszy wyraz i różnicę. No to skoro chcę mieć a1 i q, no to muszę w tym układzie zostawić tylko a1 i q. Mam wzór na nt wyraz, więc zamiast wyrazu piątego wpisujemy a1 razy q. Skoro tu jest wyraz piąty, to będzie q do czwartej odjąć. Zamiast wyrazu trzeciego wpisujemy a1 razy q, trzeci, no to o jeden mniej, czyli do drugiej. I to jest 1680. W drugim równaniu zamiast a3 wpisujemy a1 razy q, tu jest trójka, czyli o jeden mniej do drugiej, i dodać wyraz czwarty, czyli a1 razy q, tu jest 4, czyli do trzeciej. I to ma być równe 560. Na lewych stronach tych równań mamy potęgi odejmowane, dodawane. To są działania niewykonalne. Potęgi się nie dodaje, nie odejmuje, chyba że są takie same, ale to nie ten przypadek. Można tylko wyłączać przednawias. Więc w pierwszym wyłączę przednawias a1q kwadrat i w drugim też a1q kwadrat. Więc wyłączamy a1q kwadrat przednawias. Z pierwszego zostaje q kwadrat minus 1 i równa się 1680. I w drugim też wyłączę a1q kwadrat i będzie 1 plus q. To się równa 560. Obie strony są dodatnie, mogę sobie podzielić stronami, tym bardziej, że tutaj mamy iloczyny. Jak podzielę tę stronę przez tę stronę, no to a1q kwadrat się skróci. Zostaje q kwadrat minus 1 przez 1 plus q i 1680 przez 560 to jest 3. I w liczniku jeszcze jest wzór skróconego mnożenia q minus 1 razy q dodać 1 przez 1 plus q równa się 3. 1 plus q się skraca i zostaje q minus 1 równa się 3. Zatem q równa się 4. Czyli q mamy już policzone, zostaje do wliczenia a1. Podstawię na przykład do tego drugiego równania a1 razy q kwadrat, czyli a1 razy 4 do kwadratu, dodać a1 razy q do trzeciej, 4 do trzeciej to jest, no dobra, razy 4 do trzeciej i to się ma równać 560. Czyli 16a1 plus 64a1 to jest 560, czyli mam 60, 70, a1 równa się 560 i a1 56 przez 7 to jest 8. No i mieliśmy wyznaczyć ten ciąg, czyli podajemy a1 to jest 8 i q to jest 4. Ciąg jest wyznaczony. No i mógłbym sobie jeszcze wypisać elementy tego ciągu. Pierwszy wyraz to jest 8. Razy 4 to jest 32, razy 4 to jest 128, razy 4 już nie chcę mi się mnożyć i potem bym odjął 5 minus 3, wyjdzie 1680 gra, nie ma błędu. 3 dodać 4, wychodzi 560 gra, no to nie ma błędu. W ciągach bardzo łatwo sobie jest sprawdzić wynik z danymi zadaniami. Dobrze, no to kolejny przykładzik. Jeszcze na sumę n początkowych wyrazów. W ciągu geometrycznym mamy podany wyraz pierwszy, a1 to jest 25 i iloraz q to jest minus 3 i nty wyraz ostatni to jest
2025, a mamy policzyć n, czyli liczbę wyrazów tego ciągu. Znając wyraz pierwszy, iloraz i ostatni wyraz, ile tych wyrazów w tym ciągu jest. No to podstawiamy do wzoru na n-ty wyraz, a n to jest a1 razy q do n minus pierwszy. N-ty wyraz to jest 2025. Pierwszy wyraz to jest 25 razy q, czyli minus 3 do potęgi n minus 1. No i w tym równaniu mamy nie wiadomo już tylko n i właśnie o to n nam chodziło. 2025 podzielimy przez 25, to jest 81. Czyli 81 to się równa minus 3 do n minus 1. Czyli do jakiej potęgi podnieść minus 3, żeby było 81? Na pewno do parzystej. 3 razy 3 razy 3 razy 3. Do czwartej. W takim razie ten wykładnik n minus 1 ma się równać 4. No i wtedy n równa się 5. Czyli ten ciąg składa się z 5 wyrazów. Dobrze, no to może wystarczy wzoru na AN. Teraz przejdźmy do sumy N początkowych wyrazów w ciągu geometrycznym. Tutaj będą dwa wzorki SN, czyli suma N początkowych wyrazów w ciągu geometrycznym to jest A1 razy 1 minus q do n tej przez 1 minus q. Ale tak będzie, jeśli q nie jest jedynką, bo wtedy byłoby 0 w mianowniku. Czyli jeśli q nie jest jedynką, to jest taki wzór. A przy okazji, jeśli q równa się 1, czyli mnożenie każdego elementu przez 1 nic nie zmienia, czyli wtedy ciąg jest stały. Natomiast drugi wzór Sn to jest n razy A1 i tak jest, jeśli q właśnie jest równe 1. Czyli jak jest ciąg na przykład 5, 5, 5 i tak dalej, no to suma trzech wyrazów na przykład, no to jest 3 razy to 5, to 3 razy A1. Czyli Sn to jest n razy A1. No i na przykładu mamy w ciągu geometrycznym podany wyraz drugi, a2 to jest 20 i wyraz czwarty to jest 5, a mamy obliczyć sumę 10 początkowych wyrazów tego ciągu. Wiedząc, że ciąg jest malejący, tutaj jeszcze podane jest, że ciąg jest malejący. Sumę 10 policzę, jeśli, no to widać, że to ciąg nie jest stały, no bo drugi i czwarty wyraz nie są takie same, to chodzi o ten wzorek, to muszę mieć wyraz pierwszy i q. No i n to jest po 10. Żeby wyznaczyć a1 i q, no to z tego układu właśnie to zrobię. Wyraz drugi w ciągu geometrycznym to jest a1 razy q do pierwszej, czyli a1q, to jest 20. A wyraz czwarty to jest A1 razy q do trzeciej. Q do trzeciej i to jest 5. No i podzielę obie strony. Czyli ten, a może być góra, czyli A1q przez A1q do trzeciej to jest 20 przez 5. A1 się skróci, q z trzecią potęgą też, więc zostanie 1 przez q do kwadratu, to jest 4. Czyli q do kwadratu to jest 1 czwarta, więc q to jest 1 druga lub q to jest minus 1 druga. Podane było, że ciąg jest malejący. Jeśli q jest ujemne, to ten ciąg będzie zmieniał wartości plus na minus, więc on nie będzie w ogóle monotoniczny.
Więc może być tylko Q równe 1 druga. Q już mam podane. Q to jest 1 druga. No to wstawię na przykład do tego pierwszego równania, czyli A1 razy 1 druga równa się 20, czyli A1 to jest 40. Czyli pierwszy wyraz to jest 40. Iloraz to jest 1 druga. No i mam policzyć sumę 10 początkowych wyrazów. S10. Zgodnie ze wzorkiem to jest A1, czyli 40 razy 1 minus Q to jest 1 druga do N tej, czyli tutaj do potęgi 10 przez 1 minus Q, czyli 1 minus 1 druga. 1 minus 1 druga to jest 1 druga, czyli tu będzie razy 2, czyli 80 razy 1 minus 1 przez 1024. Tak? 1 minus 2 do 10 to jest 1024. Nie będę już tutaj czasu zabierał. To można sobie porachować i wyjdzie 79 i 59 sześćdziesiątych. Dobra, no to jeszcze ostatni przykładzik dzisiaj. W ciągu geometrycznym mamy podany wyraz n minus pierwszy, a n minus 1 to jest 25 trzydziestych drugich i wyraz nty, ostatni, a n to jest 25 przez 64 i suma n początkowych wyrazów to jest 12775 przez 64. Czyli mamy takie dane w ciągu geometrycznym. I naszym zadaniem jest obliczyć wyraz pierwszy i n. Mamy policzyć A1 i mamy policzyć n. Ile wynosi wyraz pierwszy i ile jest wyrazów w tym ciągu. Ta liczba taka wydaje się paskudna, ale ona jest tak pewnie dobrana, żeby ładne rachunki się potem pojawiały. No to co ja mam do dyspozycji? Mam wzór na Sn i mam wzór na An. Więc zamiast tutaj na lewej stronie AN minus 1 wpisujemy A1 razy Q. I tu jest N minus 1 i jeszcze minus 1, czyli N minus 2. To jest 25 przez 32. Zamiast AN wpisujemy A1 razy Q do N i minus 1. N minus 1. I to jest 25 przez 64. 25, 32, 25, 64. No i Sn to nie jest ciąg stały, więc Sn wpisujemy A1 razy 1 minus Q do N tej przez 1 minus Q. I to ma być te 12775 przez 64. Co tutaj możemy zrobić? Tak jak w poprzednich zadankach, tutaj podzielę sobie stronami tylko te dwa równania. A1 z A1 się skróci. Zostanie Q do N minus drugiej przez Q do N minus pierwszej. I to się równa 25 trzydziestych drugich podzielone przez 25 64, czyli razy odwrotność, to będzie 64 przez 25. Teraz dzielę potęgi o tej samej podstawie. Podstawę przepisuję i odejmuję wykładniki n minus 2 minus n minus minus, czyli plus 1. 25 się skróci, czyli to jest 2. N się redukują, zostaje q do minus pierwszej równa się 2
No to Q równa się 1/2. Q równa się 1/2. I za teraz tutaj mam do wliczenia mam A1, więc to jest ta niewiadoma. Muszę mieć Q. Q wliczyłem, to jest 1/2, więc jeszcze muszę mieć Q do N tej. I to Q do N tej wliczę na przykład o z pierwszego albo z drugiego równania. Czyli przepiszę A1 razy Q do N tej i razy Q do minus pierwszej równa się 25 przez 64. A1 przepisałem, Q do N tej razy Q do minus pierwszej. I to jest 25 przez 64. Więc A1 razy Q do N tej. Q to było, to jest 1/2, ale do minus pierwszej to jest 2. I to się równa 25 przez 64. No i chcę to Q do N tej w końcu wyliczyć. Q do N tej przez 2 podzielę, to tutaj będzie 128 i przez A1 podzielę, czyli 25 przez 128 A1. 128 A1. No i do tego ostatniego równania. A1 to jest ta niewiadoma. A1 miałem policzyć. Q liczone to jest 1/2. A Q do N tej, no to jest 125 przez 128 A1. No to podstawiam do równania trzeciego. A1 razy 1 minus 25 przez 128 A1 przez 1 minus Q, czyli 1 minus 1/2. I to się ma równać 12775 przez 64. 1 minus 1/2 to jest 1/2, czyli tu będzie razy 2. Więc jak pomnożę przez 2 licznik, to będzie A1 i tutaj 2 minus 25 przez 64 A1. Prawą stronę przepiszę. Pomnożę teraz przez A1, to jest 2A1 minus, tu A1 się skróci, czyli 25 64 czyli 2A1 to się równa, przeniosę na tę stronę. Mianownik jest ten sam, przepiszę i 12000 plus 20775 to jest 12800. Podzielimy obie strony przez 2, czyli A1 to jest 12800 przez 128. No i ładnie się to skraca i wychodzi, że A1 jest równe 100. Czyli brzydki był ten ułameczek, ale za to się wszystko ładnie, pięknie parchowało. Wyraz pierwszy to jest 100. Wyraz pierwszy to jest 100, no to już, żeby n policzyć, to chyba żaden problem. Dajmy na przykład dalej do tego drugiego, a 1 wyszło 100 razy q to jest 1/2 do n minus pierwszej i równa się 25 sześćdziesiątych. No i po prostych rachunkach wyjdzie, że n to się równa 9. Okej. No to jeśli chodzi o ciąg geometryczny, mam nadzieję, że to troszkę pojaśnione zostało. W kolejnych filmikach będę łączył arytmetyczny z geometrycznym i takie bardziej już skomplikowane, no może nie skomplikowane, a bardziej rozbudowane zadania, które połączą arytmetyczny z geometrycznym. Coś na kształt matury, choć na maturze wcale takich trudnych zadań z ciągów nie ma. Tak moim zdaniem. A jak będzie naprawdę, zobaczymy. Na dzisiaj dzięki za uwagę serdecznie, dzięki i do zobaczenia.